dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Właśnie złapaliście mnie w trakcie zwyczajnego czytania książki na fotelu przed garażem, ale skoro już tutaj przez przypadek się znaleźliśmy, porozmawiajmy trochę o niemieckich tablicach rejestracyjnych. Zacznijmy od ich konstrukcji. Pierwsze litery odwołują się do miejsca zarejestrowania auta, ale tutaj zabronione są pewne kombinacje, które odwołują się do nazistowskiej przeszłości Niemiec. HJ, odwołującej się do Hitlerjugend, czyli hitlerowskiej młodzieżówki, do której wcielano od 14 roku życia. NS, narodowy socjalizm, czyli ustrój nazistowskich Niemiec. KL albo KZ, Konzentrationlager, czyli obóz koncentracyjny. SS od Schutzstaffeln, czyli paramilitarnej organizacji zarządzanej przez Heinricha Himmlera. Ale zdarzają się wyjątki. I tak na przykład Hamburg używa zabronionej kombinacji HH, Heil Hitler, czyli nazistowskiego powitania. Jest tak dlatego, że niektóre niemieckie miasta, które niegdyś zgrupowane były w Związku Miast Handlowych o nazwie Hansa, używają literki H na początku, na odwołanie się do tej historycznej organizacji. Jednak najciekawszym elementem niemieckich tablic rejestracyjnych jest użyta czcionka, którą tutaj możecie zobaczyć w nieco odchudzonej wersji. Jej pełna nazwa to Fälschungserschwerende Schrift, co dosłownie oznacza pismo utrudniające fałszerstwa. Zaprojektował ją pod koniec lat 70. Karl Georg Häfner jako odpowiedź na ataki frakcji Czerwonej Armii, grupy terrorystycznej, która działała w zachodnich Niemczech od lat 70. do lat 90. XX wieku. Niektórzy terroryści przed rozpoczęciem ataku fałszowali tablice rejestracyjne poprzez podrabianie niektórych liter, ich zamianę. Najłatwiej było zmienić literę P na R i literę I na T. Nowa czcionka, którą wprowadzono później, miała zapobiec takim działaniom. Czy to się udało? Sprawdźmy. Jeśli spróbujemy zmienić literę P na R, to takie działanie nie zakończy się sukcesem, dlatego że nowo powstałe R w żaden sposób nie przypomina tego tradycyjnego. Identycznie będzie, kiedy będziemy próbowali zmienić I na T albo literę L na E. Czcionka więc spełnia swoją funkcję. Ja tymczasem wracam do lektury, no i do zobaczenia następnym razem.